Siemanko, z tej strony Black Heroes, to jest już bodajże 5 odcinek z Call of Duty WW2. Misja wyzwolenie. Czas zabrać się za Paryż. Także 3, 2, 1 i zaczynamy. Minął już tydzień od zatrzymania pociągu. Pluton przeniknął do Paryża, aby wspomóc ruch oporu. Rousseau i Crowley mają plan sabotażu okupanta. A to jest uderzenie w serce wroga. Korzystając z przechwyconych dokumentów, wdzielimy się z Rousseau w urzędników celem infiltracji garnizonu. Tędy, panowie. Tym garnizonem dowodzi SS und Polizeiführer Heinrich. Nie mógł dopaść mnie, więc dorwał rodziców. Mojego męża. A w końcu synka. W nocy udowodnimy, że ofiary i cała nasza walka nie były próżne. W nocy odzyskamy miasto. Garnizon. Nasz kontakt dostarczy ładunki wybuchowe. Kiedy wysadzimy wrota, to będzie sygnał do ataku. Liczymy na was. Dobra, chłopcy. Do dzieła. No to do dzieła. Szwaby tego łatwo nie oddadzą. Przeżyliśmy wybryki Pearsona, przeżyjemy i to. Walczyłem z nim pod Kasserin. Mógłby uczyć odwagi. To nie potrwa długo, mes amis. Ale najpierw wkroczymy do leża wilków. Do zobaczenia. No to do zobaczenia. Sam masz nazistowski mundur, więc o co ci chłopie chodzi? No ja wiem, że świnio, to raz, ja to prawda. Ciężko. Wkrótce ten koszmar dobiegnie końca. Ale no. Jeśli cię zatrzymają, to twoja przykrywka musi być nieskazitelna. Podsumujmy jeszcze raz. Jesteś Gerda Schneider, urzędniczka z ramienia wojska. Przysłał cię tu Herr Spiegel z Abwehry, abyś zorganizowała dla Heinricha bezpieczną ucieczkę z Paryża. Wykorzystaj chwilę na przejrzenie szczegółów. No to przejrzymy szczegóły. Gerda Schneider, Hamburg, Niemcy, Franz Spiegel, dowódca, dokumenty podróżne, Polizeiführer Heinrich. Otóż dokument. To nasza jedyna szansa. Zwerbowanie naszego tajnego kooperanta miało olbrzymią cenę. Musisz go odnaleźć i wymienić z nim walizki. Miejmy nadzieję, że zdobył materiały wybuchowe do wysadzenia bramy. Za bardzo się pan martwi, majorze. Taką mam pracę. Spotkamy się naprzeciwko garnizonu po tym, jak wykonacie zadanie. Kto cię przysłał? Herr Spiegel. Dobrze. Cokolwiek by się nie działo, nie możesz stracić walizki nawet na chwilę. Przeszłam długą drogę. Doprowadzę ją do końca. No to jedziemy. Wyzwolenie. Paryż, Francja. Guten Abend. Papiere, bitte. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere, bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Pamiętaj, twój kontakt nazywa się Fischer. Będzie ubrany w szary mundur oficerski. Pamiętasz hasło? Poemat Verlaina. Powodzenia. No to w poszukiwaniu szczęścia, jak to mówię.
können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen? Nein, aber die haben das halt auch. Ich gebe das, die Straße. Gdzie tu można znaleźć oficerów? Sie sollten umgehend diese Berichte lesen. Ich musste nach oben hetzen und meine Taschen... Ach, du Kibel. A, tu jest wyjście z kibelku. Leid, Fräulein. Der Zutritt... Halt! Kein Zutritt! Zeigen Sie mir Ihre Papiere. Natürlich. Bitte sehr. Das Treppenhaus ist gesperrt und Sie haben keine Freigabe. Wie lautet Ihr Nachname? Ich heiße Schneider. Na gut. Gehen Sie zurück in diese Richtung. Mam ci najpierw łeb odstrzelił, gościu. Czyli jak ja się przedostać? To podobnie tu gdzieś. O, tu ktoś jest. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Kennen Sie zufälligerweise Valens Gedicht, das Herbstlied? Das ist eine seltsame Frage. Ein Gedicht hat nichts mit Ihren Pflichten zu tun. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Na ja, to co? Tut mir leid, ich wollte nur ein wenig quatschen. Hier sind Sie. Co za głupi gość, no? Also, Fräulein Schneider, woher stammen Sie? Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Ah, Hamburg. An der Elbe ist es im Frühjahr wirklich schön. Halten Sie sich in Zukunft an Ihre Aufgaben. Ein anderer wäre vielleicht weniger verständnisvoll. Na to po co mi sprawdzać? Mówiłeś się, chłopie? Czy co? Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Dziwić się gość, co? Kazałem choć ktośkolwiek nie sprawdzać. Prawda. Cybon jakiś po prostu autentyczny. Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Nie będziesz mnie zatrzymywać, żadnych papierów nie będę pokazywał, bo... Dzisiaj gościu ludzi to trudno. Da Sie Ihre Papiere nicht vorzeigen wollen, gehen wir nach unten zum Verhör. Aha, Dokumenty chciał. Dokumentów się idiocie zachciał. Muszę sobie tam nie podchodzić, bo on będzie mi was legitymować, a mnie dam się wylegitymować, więc generalnie kij mu w oko. To będzie stał zaraz ten idiota. Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. No. Znajdź swój kontakt. No, chcę znaleźć swój kontakt, tylko gdzie go znajdę, to jest jakiś śmieszniejszy. To jest jakiś oficer. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Haben Sie von dem Herbstlied von Valens gehört? Junge Dame, ich habe keine Geduld mit Leuten, die meine Zeit verplempern. Zeigen Sie Ihre Papiere, damit ich Sie Ihrem Vorgesetzten melden kann. Co za idiota, no? Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen. Wieso sind Sie hergekommen? Ich habe Reisedokumente für den Polizeiführer. Verstehe. Ich werde Ihnen berichten, wie unverschämt Sie waren. Niekompetencji, ty baranie. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Baranie, tępy. Śmietniku ostatni.
Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Oberst Fischer. Musimy działać szybko. Jest pan gotowy dokonać wymiany? Nie, pani się pośpieszyła, a ja spóźniam się na spotkanie. Materiały będę miał w identycznej walizce co pani. Wymienimy się w pokoju narad. Tak pan pierwszy. Nie, obserwują mnie. Proszę skorzystać z przykrywki i dostać się do biura Heinricha na drugim piętrze. Dalej przekradnie się pani przez północne skrzydło i ominie posterunki. Nie powinni widzieć nas razem. Proszę iść, spotkamy się w pokoju narad. Ty paranie. Pośledzony. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe von Ihrem Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Vielen Dank. Danken mir Sie noch nicht, Fräulein Schneider. No dobrze, pani pozwoli. Może podszlifujemy nieco język wroga. Jak zapewne pani wie, praktyka czyni mistrza. Proszę. Proszę spocząć. Siadajcie. Tak więc, Herr Gruber wysłał panią, aby zabezpieczyć moją ewakuację. Miłe wyróżnienie. To był Herr Kommandant Spiegel. Sehr gut. Bardzo dobrze. Ostrożności nigdy za wiele. Jak pochmurno pani wygląda. Napijmy się. Za mój powrót do ojczyzny. Francuzi nie zasługują na nas. Ale mój Boże, będzie mi brakować ich kuchni. Weźmy takiego trznadla ortolana. Wyłupują ptaszkowi oczy, tygodniami go tuczą. Psychol. A potem autentyczny psychol po prostu. Żywcem w koniaku. To genialne. Nie wiem, za czym będę bardziej tęsknił. Za słodkim smakiem mięsa. Czy widokiem, jak miota się w agonii. Jednak jednego jestem pewien. Tak. Widok twojego syna, jak miotał się pod moim butem. Oto moje najwspanialsze wspomnienie. Russo! To za moich bliskich.
mojego syna! Dobrze, wal, dziada. A to za mnie! Vive la résistance. No i cóż, no i zmarł dziadyga. Czy zmarł? No, zatruczony został po prostu, tak jak to powinno być od początku. Zasłuży sobie na to gnida dworska. Także no. Także tak to wygląda. To jest delikatnie, krzyżnie sobie przejdź. Jak gdyby nigdy nic. Do pokoju narad, żeby wszystko było elegancko. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. Verschicht, Jus. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fehlt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Schwabe już węszą. Węszą smrodek. Der Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! No cóż, mogłeś nie sprawdzać. Zawsze na czas. Co się stało? Ogłosili alarm. Ruch jak w ulu. Złapali naszego szpicla. Dokonaliście wymiany? Tak. Mam ładunki. Nasza misja trwa. Leć i podłóż ładunki. Ja ukryję gdzieś szkoła. No. Muszę być cicho. Zbyt ryzykowne. Śmiało, jakbyś potrzebowała pomocy. Musimy dostać się do północnej bramy i podłożyć ładunki. Ty walisz z tym szpawem. Gość.
No i super, no i padliśmy. No i tak to wyszło niestety, proszę państwa. Tak to niestety wyszło i... A chciałem tylko... Zbyt ryzykowne. Dawaj, MP40 z wallu. Dziękuję. Teraz dołączę. No to dobrze, to dołączaj. Śmiało jak nie potrzeba o pomocy! Musimy dostać się do północnej bramy i położyć ładunki! No dalej, Russo! Musimy się dostać do bramy! Dawaj, 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 dawaj. No serio, naprawdę, no chciałem tylko przeżyć, no kurczę, no nic złego nie chciałem zrobić, chciałem tylko przeżyć. Ciekawe, bym zrobił to po cichu. Śmiało, jakbyś potrzebowała pomocy! Musimy dostać się do północnej bramy i podłożyć ładunki! A co próbuję zrobić? Co się dostać do bramy? Ludzie nawalają na ludzi co chwilę. Lecimy do bramy! Zaraz nas zaleją! Prędzej, do bramy! No co robię? Gdzie idę do... Odłóż ładunki, Russo! Osłaniam się! Podkładam ładunki, no. Jeszcze tylko jeden. Dobra robota! Chodźmy do południowej bramy podłożyć ostatni ładunek! No patrz, no co za... Action? To jest jakiś dziwny ten. No dalej, Russo! Musimy się dostać do bramy! Kolejny, no autentycznie. Zostaw mnie się. Szybko, lecimy do bramy. No powa... Nie, 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 gadajcie, no autentycznie znowu to muszę robić. Musimy dostać się do północnej bramy i podłożyć ładunki! Dzięki, no i super, i z wiateczki jestem piździec. No dalej, Russo! Musimy się dostać do bramy! O nie! Lecimy do bramy!
strzelają z każdej strony. Kurna, jak ja tej misji nie znoszę. Tam. Jak mam podłożyć ładunkę, bo mnie chwalę. Twórca jestem. Jeszcze tylko jeden. Ale ten przeklęty pies, idź stąd, powiedziałem, zostaw mnie. Idę bokiem. Tu. Tak nie przejdę się. Zaraz nas zaleją! Prędzej, dobramy! Jeszcze więcej, tak łatwo nie odpuszczą. Biegiem do bramy, Russo! Kończy nam się czas! Zaraz do mnie przyleci pewnie. O! Oj, ogromnego farta. Nie! Super, tylko muszę chodzić w ogóle do nich strzelić. Dawaj, 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 bo nie dam rady, zaraz nie zapukam. Dobra, nie patrzę, cokolwiek. Umierajcie! Boże, jak to rzecz było, że to szybko strzela. Podłóż ładunek! Będę cię osłaniał! O Jezus. Co za ty za masakra z tej misji? Nie, no znowu ten pies, no po prostu nie znoszę tego psa, nie zdzierżam go, utłukę go, nie wiem. Nie wiem, naprawdę to co się teraz tworzy, wszystko to... w waszych rękach, Daniels. O, dobra, teraz druga część misji. Coś poszło nie tak. Powinniśmy wkroczyć. Wstrzymajcie ogień, dopóki bramy zamknięte. Szykuj się. Nie zajmę
Parkinsonu bez naszej pomocy. Śpieszmy się! Szwaby nie poddadzą się wyzwaniu! Ta fabryka, tak że to nie ma pojęcia, tutaj w temacie wszystko atakują. Nie stawać! Granat! Nie ma, wywalam, bo zginiecie wszyscy. Wszystkie szpady na tej ulicy będą zabite. Obok mnie, a ja cię zabiję. No nie, nie, ja nie chciałem, naprawdę przepraszam was, no ja nie chciałem, kurde. Ojeju. Naprawdę nie chciałem, znaczy zabić was chciałem, ale nie chciałem swoich. Granat! Rzucam granat! Ale mnie jeszcze wpadnie, nie? Przygwozi ci! Czy może niektóry z moich cokolwiek apteczki amunicję, cokolwiek? Ja się autentycznie nie obrażę, wręcz będę zadowolony. Granat dymny! Amunicja! No daj! Zero amunicja! Nie stawaj! Zajebiście zrobione. Co za kompania. Ognia! Ognia! Rzucam dym! Mnóstwo. Gotowa apteczka dla ciebie! Nie wstawać! Robi się! No nie, no serio, ile razy już w tej misji padłem? Ponad pół godziny już tą misję przechodzę, to jest najdłuższa misja póki co w tej serii, autentycznie, nie wiem, ja wam mówię prawdę, jak tyle kocham. No i jeszcze nie trafiłem, nie wiem, fantastycznie, fenomenalnie. Dobrze, jak tak można, człowiek się rzuca na tych Niemców, na padlinę. Walą jak głup jeden za drugim. Przebijcie się przez most! Prawie na miejscu! Przebijam przez most. Trzymając się z dala od samochodu. Stój w garnizonie! Na piętrze! Nie mogę chodzić! Nie mogę się ruszyć! Ruchy! Raz, raz! Pomocy! Trzymaj się tam, brachu! Odnieść tym razem. Weź mnie no i zginęliśmy razem. Gratulujemy temu panu z obu oporu, który nas zabił. Oj. Snajperzy w garnizonie! Na piętrze! Niech się mi pomoże! Proszę, pomóżcie mi! Głowa nisko! Faktycznie są snajperzy. Ja teraz umrę. Śmiercią tragiczną. Nie mogę się ruszyć. Odejdź. 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 Powiedziałem odejdź. Odejdź.
Amunicję! Daniel! Dali granatę, a nie tylko amunicję. Ojo. Raz, raz, raz! Uwaga! Daniel! No, dawaj, dawaj. Proszę! Rzucam dym! Żyjemy! Daj znać, gdzie są! Dawaj, 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 idziemy. No niżej ta głowa, wyżej ta głowa trochę. Doprowadź ten kontratak. W środku mamy Fryca. Musimy go rozwalić. Proszę, weź to. Russo, wrzuć tam dymny. Cyk, elegancki dym. Jedziemy z tematem. Zbliżają się posiłki wroga. Dobra, zrób to! Teren czysty! Daniel, Zussman! Właśnie na górę i zabezpieczcie piętro! My zajmiemy się parterem! No dobra, no to wchodzę. Gotowa apteczka dla ciebie! Apteczka zawsze się przyda. Gleb! Padnij! Pokój czysty! Tu załóżmy gniazdo obrony. Niemcy niedługo tu będą. Stąd najlepiej się będzie bronić. Jestem za. Jak się zbliżą, poczęstuj ich mołotowami. A faktycznie tu mam mołotowki. Nie chcesz apteczki? Nie, tu mam mołotowki. Nie chcę apteczki. Tu mam dwie. Całe miasto rzuciło się do walki. Może się uda. Powinno się udać. Miejmy nadzieję, że się uda, bo nie jest takie proste. Zasłona dymna na ulicy! A jest, jest, faktycznie. Idą na nas! Daniel, celuj w kierowcę! Reszta czekajcie, aż będą w zasięgu! Niezły strzał! KM-y, otworzyć ogień! Zmieć ich z mostu! Miotacz idzie od strzała! Snajperzy w budynku na drugim brzegu! Gdzie? A, tu. Podchodzą za blisko! Idą od strzała! Rzucaj mołotowy! Rzucam granat! Wyrzucam granat!
jadą przez morze. Rozwalcie tę wieżyczkę! Próbują się wedrzeć! Użyj koktajli Mołotowa! Panzerschrecki! Leci granat! Rzucam granat! No to super. Dostałem pewnie z Panzerschrecka na łeb. I tak się to pewnie skończyło. Panzerschrecki! Skąd one walą? A, tu! No, to nas ładnie mieli. Jak na widelcu. No to ci wieje, przecież robię co mogę. Nadjeżdża transporter! Daniel, złap Panzerschrecka i zniszcz ten transporter! Dał idealnie. Wycofują się! Udało się! Daliśmy im odpór! Udało się, Red! Wracajmy do reszty! Widzę Crowleya i Pearsona przed nami! Pierwszorzędna robota, chłopaki. Pierwszorzędna. Udało się. Siły de Gaulle'a wkraczają do miasta. Zdaje się, że w końcu zasłużyliśmy na szampana i kawior. Hej, Daniels, wciąż myślisz, że obskoczą nas lalu niechętny na Radkowo? Przykro mi, stary, gadałem tak, żeby podbudować morale. Teraz mi to mówi. Miasto świateł. Wreszcie. Jest co świętować, co nie, Crowley? Nie ma odwrotu. Francja odzyskała Paryż. Ale to jeszcze nie koniec. Wojna ciągle trwa. Odpuść Pearson, daj im się cieszyć. Od tego mają Turnera. Piękna sprawa. No i to jest chyba koniec tej długiej misji, gdzie wiele razy głupio zginąłem. Zdobycie garnizonu i wyzwalanie Paryża. Nigdy tego nie zapomnę. Cholera. Chyba nawet Pearson się uśmiechnął. A teraz podążamy za ciosem, prosto do Renu. Także tak, prosto do Renu. Następne losy naszego Danielsa w kolejnych odcinkach z WW2. Także ja wam dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że niech spodobał. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zostawcie suba. Ja się z wami żegnam. Na razie i do następnego.